Hej, witam Was serdecznie. Chciałam Wam przedstawić kilka skutków spożywania cukru. Mam tutaj taką mini ściągę, żeby wszystko Wam powiedzieć, to co bym chciała. I pierwszym z nich oczywistym jest ciągłe uczucie zmęczenia i braku energii. I wynika to głównie z tego, że po spożyciu cukru i działa to na zasadzie takiej jak kawa. Czyli wysoko podnosi nam się insulina, potem bardzo mocno spada, i my w tym momencie czujemy się dwa razy bardziej zmęczeni i nie mamy tej energii, jak gdybyśmy tego cukru nie jedli, bo wtedy byłoby to takie stopniowe i takie uwalnianie się było stopniowe, nie odczulibyśmy takiego dołku i takiego spadku energii. To właśnie sprawia, że nie mamy siły na wykonywanie wszystkich czynności, które mamy zaplanowane, i jesteśmy tacy apatyczni, nic nam się nie chce i tak dalej. No i organizm, przez to, że jakby zabieracie dobry posiłek, osoby, które jedzą cukier i słodycze, zabierają sobie przez posiłek składający się z cukru i słodyczy możliwość dostarczenia swojemu organizmowi cennych odżywczych składników. Dlatego po prostu w tym czasie jecie ten właśnie posiłek, który tego nie dostarcza, no bo jakby cukier, no to jest coś, co nie jest naturalne dla organizmu i tego nikt nie potrzebuje, nikt tego nie musi spożywać. I tak jemy bardzo dużo węglowodanów. Dieta większości ludzi składa się w dużej mierze z węglowodanów, więc jakby dostarczanie jeszcze dodatkowych w postaci tych słodyczy i cukru to jest bardzo kiepski pomysł. Dobra, przejdźmy do może drugiego takiego skutku, i to jest wahanie nastrojów. I tutaj to jest na bardzo podobnej zasadzie jak przy tym uczuciu zmęczenia, no bo jakby wahania nastrojów chodzi mi głównie o takie nerwice i takie brak radzenia sobie ze stresem. I myślę, że to jest takie koło, które się zamyka, no bo w momencie, kiedy my jemy słodycze, na chwilę jest ten dopływ serotoniny bardzo wysoki i potem on nam spada. Tak samo ta insulina nam rośnie, my jesteśmy wtedy szczęśliwi, pobudzeni, fajnie jest i to nagle zaczyna spadać i wtedy odczuwamy taką nerwowość. Dodatkowo to wpływa na to, że bardziej się stresujemy, no bo ogólnie każdy, kto jest głodny, no raczej nie czuje się fajnie i nie radzi sobie dobrze ani z problemami, ani nie wiem, nie chce mu się żyć. Kolejnym skutkiem spożywania cukru jest oczywiście znana nam wszystkim nadwaga. Chciałam Wam powiedzieć, że w ciągu 30 lat trzykrotnie zwiększyła się otyłość wśród osób dorosłych, natomiast dwukrotnie wśród dzieci. I ma to bardzo duży również swój skutek taki, że utrwalone nawyki żywieniowe dzieci jest bardzo potem trudno zmienić, kiedy one dorastają. Więc ten skutek myślę, że będzie miał bardzo też duży wpływ na przyszłość, jaka nas czeka, nasze społeczeństwo i ludzkość, już to raczej odczuwamy. Także zobaczymy, co będzie dalej, ale raczej nie wróży to dobrze. I te jakby otyłość, najgorsze jest otyłość brzuszna, ponieważ ten właśnie tłuszcz, który gromadzi się na brzuchu, on powoduje najwięcej skutków negatywnych dla naszego organizmu. Cukier ma taki, jest takim oszustem, bo wpływa, właśnie tak oszukuje metabolizm człowieka, ponieważ wyłącza nam system kontroli apetytu i w efekcie my nie czujemy sytości i jemy o wiele więcej, niż gdybyśmy tego cukru nie spożywali. Tak więc to jest kolejny negatywny skutek. Dobrze, dalej problemy z zębami. Jak dużo osób wie i widzi, wiele dzieci, można właśnie tak zauważyć, że one mają takie zniszczone całe zęby czarne od, no głównie pewnie od spożywania słodyczy. Więc
Tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że cukier powoduje próchnicę, ubytki w zębach, no i wiadomo. Jeśli ktoś ma problemy z zębami, no to niech się zastanowi, czy właśnie nie je za dużo cukru i słodyczy. Kolejnym, dla, myślę, bardziej to będzie dla kobiet, bardzo złym skutkiem spożywania cukru i słodyczy jest to, że przyspiesza on proces starzenia się skóry i podczas spożywania cukru następuje utrata elastyczności tkanek, ponieważ cukier rozkłada zawarty w skórze kolagen. No i przez to skóra nie ma jak się regenerować, nie ma jak się budować. Kolagen, wiadomo, to jest białko, które nam buduje i odpowiada za elastyczność. Także wśród takich skutków widocznych spożywania cukru to jest trądzik. Właśnie taki. Nie, no nie wiem, czy to jest akurat ta przyczyna. Z cukru i słodyczy nie jem, więc to raczej nie u mnie, to nie ten wynik. Suchość skóry, no i przeciwna do niego, czyli zbyt dużo łoju, które się produkuje w związku z nadmierną ilością cukru, oraz grzybice skóry. To chyba wiadomo, po prostu grzyby żywią się takim właśnie cukrem w naszym organizmie. Dobrze, kolejnym skutkiem jest to, że zwiększa ryzyko przewlekłych chorób. Myślę, że to jest chyba najbardziej poważny taki skutek, który myślę, że wiele osób powinno wziąć sobie do serca, bo między innymi takie choroby jak cukrzyca typu drugiego, no to chyba jest oczywiste, że każdy zdaje sobie z tego sprawę. Ta otyłość, no to nie, tam zalicza się jako chorobę, więc to też oczywiście nic fajnego. Chyba jednym z gorszych, no to jest to, że przez cukier mogą się, znaczy nie powoduje może na nowotworów, ale mogą się one bardziej namnażać, ponieważ jakby przyspiesza ich wzrost. Cukier przyspiesza wzrost komórek nowotworowych przez to, że one się tak jakby nim żywią, więc coś jak na zasadzie tych grzybów w organizmie. Warto wziąć to pod uwagę i sobie ten cukier ograniczać. Kolejną z takich chorób, no to są oczywiście nadciśnienie, problemy z krążeniem, zespół policystycznych jajników również może mieć cukier na to wpływ, insulinooporność wszelaka, no to wiadomo, i otłuszczenie narządów wewnętrznych. Myślę, że większość osób zdaje sobie też z tego sprawę, że poprzez to wszystkie narządy gorzej nie pracują i nie mogą wykonywać swojej pracy tak, jakby powinny to robić. Co więcej, cukier uszkadza nam wątrobę, ponieważ można to porównać, cukier można porównać do działania takiego jak ma alkohol, bo głównie fruktoza obciąża nam właśnie wątrobę, przez co w konsekwencji ta wątroba się uszkadza i wątroba ma o wiele cięższe zadanie z przetworzeniem właśnie cukru. Podwyższa też poziom kwasu moczowego i prowadzi to do chorób nerek oraz serca. Co więcej, jeszcze chciałam Wam tak powiedzieć, że skutkiem negatywnym jedzenia cukru jest oczywiście to, że on powoduje, że mamy takie złe relacje z jedzeniem, ponieważ poprzez te skoki insuliny my ciągle jakby jesteśmy głodni, zestresowani. A to właśnie kółko się zamyka, bo jak jesteśmy zestresowani, no to więcej jemy, no bo jesteśmy zestresowani. No i tak właśnie to się koło toczy, tu snickersik tam znowu spada, to znowu snickersik, bo musimy to podbić. No i tak, hormony szaleją, nastrój szaleje, organy nam szaleją, znaczy nie szaleją właśnie, no i mamy gorszą skórę. Gorzej nam pracują, znaczy ciężej muszą pracować organy, mamy zły nastrój, wiecie, to wszystko, co Wam powiedziałam, to cały organizm jakby ma utrudnione zadanie i gorzej działa.
Okej, ja się z Wami żegnam. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że w następnym, następnym odcinku powiem Wam, jak przestać jeść słodycze i jakby wyeliminować je ze swojego życia, tak żebyście byli zdrowi, mieli piękną skórę, więcej energii, nie musieli się stresować i mieli piękną skórę i nie musieli się martwić o nowotwory i wszystkie te cukrzyce, otyłości itd. Dobra, do usłyszenia, papa. Pa.